Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku zobaczycie, jak powstaje rama pod akumulatory. Zmieści ona 8 akumulatorów 6V. W drugiej części filmu zobaczycie, jak powstaje wieszak pod inwerter i rozdzielnicę. Zapraszam na film. Stojak na akumulatory będzie wykonany z kątownika 50x50. To jest ta część, na którym będą stały akumulatory. Górna część, która będzie osłaniała akumulatory od pyłu, będzie wykonana z kątownika 30x30 ze ścianką 3. Nie można zamykać akumulatorów w szczelnym opakowaniu, ponieważ może zgromadzić się w środku wodór i później przy zapłonie dojdzie do eksplozji. Dlatego akumulatory będą stały na takiej kracie, która zapewni przewiew od spodu. Dodatkowo akumulatory będą od siebie rozstawione między 2 a 3 cm, tak żeby było dobre chłodzenie, gdyby podczas ładowania te akumulatory się zbytnio nagrzały. Boki będą zasłonięte poliwęglanem komorowym, który został mi po montażu zadaszenia nad schodami. Jeżeli chodzi o szczelność wypełnienia, no to u góry w bocznych ścianach będzie szczelina o wysokości między 3 a 5 mm. To zapewni przepływ powietrza od spodu przez tą kratkę WEMA i ujście tymi szczelinami do dobrze wentylowanego pomieszczenia. Góra będzie zasłonięta w ten sposób, że położona zostanie płyta, która będzie leżała pod wpływem grawitacji po prostu w kracie. Czynności, które widzicie w filmie, są bardzo niebezpieczne, dlatego nie należy ich naśladować. Jeżeli chcielibyście coś podobnego wykonać, no to musicie zaznajomić się z bezpieczeństwem podczas pracy z urządzeniami, które chcecie użyć. Musicie pamiętać, że robicie wszystko na własną odpowiedzialność. Dlatego trzeba przeczytać instrukcję do każdego narzędzia, które używacie, i zapewnić bezpieczeństwo sobie i osobom znajdującym się w pobliżu. Na samym początku zostały przycięte profile, na których będzie stała ta kratka WEMA. Został zachowany odpowiedni dystans między ściankami tej ramy, tak żeby pomiędzy tą kratkę WEMA a kątownik z jednej i z drugiej strony wszedł poliwęglan, który ma różne grubości, czyli trzeba dobrać te przestrzenie pod materiał, który chcemy wykorzystać. Następnym elementem było zespawanie ze sobą kątownika 30x30, który utworzył ramę górną tego stojaka dla akumulatorów. Spawy zostały oczyszczone, wyszlifowane na płasko i teraz trzeba te dwie ramy połączyć ze sobą. Zostanie to zrobione przy pomocy kątownika 30x30 ze ścianką 3. Będzie to wyglądało mniej więcej jak rama pod akwarium. Z tym małym wyjątkiem, że u góry ta rama będzie przyspawana w ten sposób, żeby można było położyć na niej płytę i żeby ona nie spadła z tej ramy. Następnym krokiem było przyspawanie czterech nóżek. Można powiedzieć, że po wyszlifowaniu tej ramy jest ona już gotowa do malowania. Aby ten poliwęglan nie wypadał na boki, zostały przyspawane takie płaskowniki 30x50. Chodzi o to, żeby po włożeniu poliwęglanu do środka, żeby on nie był wypchnięty w tej górnej części, ponieważ na dole i po bokach będzie on się opierał o kątownik, natomiast u góry mógłby on po prostu zostać wypchnięty na zewnątrz. A tak, no to te płaskowniki uniemożliwią wypchnięcie tego poliwęglanu. Zostały nałożone dwie warstwy podkładu. Jest to kolor biały, który pozostał mi po innych projektach. Nie chciałem, żeby ta farba się zmarnowała, dlatego jest kolor biały. Po wyschnięciu podkładu została nałożona biała farba. Po wyschnięciu stojak pod akumulatory został złożony. Każda ta płyta z poliwęglanu, która wypełniała ściany boczne, będzie przykręcona jedną śrubą, żeby nie zapadała się do środka. Dlatego został wykonany otwór pod śrubę M5, który potem został nagwintowany po włożeniu
kraty Wema, zostały włożone boki poliwęglanu, zostały nawiercone w tym poliwęglanie otwory i każdy z nich został przykręcony jedną śrubą. Jeżeli chodzi o górę, no to została położona na górze płyta z poliwęglanu. Jeżeli chodzi o ten stojak na kumulatory, no to trzeba jeszcze uziemić go, czyli przygotować specjalne miejsce, gdzie ten przewód ochronny zostanie przykręcony. Następnym krokiem będzie umieszczenie akumulatorów w środku i podłączenie ich do instalacji solarnej. Jeżeli chodzi o ten inwerter, no to dość mocno hałasuje, dlatego musi znajdować się w garażu. W garażu już nie ma za dużo miejsca na ścianie, dlatego trzeba jak gdyby pójść przestrzennie i zamontować ten inwerter i rozdzielnicę do tego inwertera, odsuwając ją od ściany, ponieważ pod spodem przechodzą rurki i żeby nie było kolizji, a wszystkie elementy tego układu solarnego były solidnie zamontowane, zbudowana zostanie rama, do której zostanie przykręcona rozdzielnica i inwerter. Pod spodem będzie stojak na akumulatory. Czynności, jakie widzicie w tym filmie, są niebezpieczne, dlatego nie naśladuj prac, które zobaczyłeś w tym filmie. Wszystko, co robisz, robisz na własną odpowiedzialność. Rama zostanie wykonana z kątownika 30 na 30 ze ścianką 3. Rama będzie zbudowana w ten sposób, że u góry i na dole będą takie poprzeczki, do których pionowo zostaną przyspawane 4 kątowniki 30 na 30. Na tych kątownikach będą wykonane otwory, na których będą wisiały właśnie rozdzielnica i inwerter. Na samym początku została pospawana ta rama. Następnym krokiem było dospawanie do tej ramy nóżek, które zostały wykonane z płaskownika 30 na 4. Po obcięciu na wymiar nóżki zostały zagięte na giętarce i oszlifowane tak, żeby stępić wszystkie ostre krawędzie. Po przyspawaniu do ramy mamy już jak gdyby gotową ramę. Teraz trzeba ją pomalować. Przed malowaniem wszystkie spawy, które były łatwo dostępne dla szlifierki kątowej, zostały wyszlifowane i rama została pomalowana. Po wyschnięciu farby zostały wykonane otwory, które są potrzebne do montażu na ścianie i do montażu rozdzielnicy. Jeżeli macie wszystkie dane co do otworów, które powinniście wykonać, no to warto to zrobić jest przed malowaniem, ponieważ znacznie zmniejszacie ryzyko uszkodzenia pomalowanych powierzchni. Jedna nóżka była zbyt mocno dogięta, dlatego przy pomocy klucza nastawnego została ona skorygowana, zostały nawiercone otwory montażowe do ściany, została przyłożona rozdzielnica, zaznaczone zostały punkty, w których ta rozdzielnica zostanie przykręcona do tej ramy. Otwory zostały zapunktowane, nawiercone i zagwintowane gwintownikiem M5. Następne dwa otwory, które zostaną wykonane, no to są to otwory pod inwerter. Procedura jest taka sama, ustawienie inwertera na ramię, zaznaczenie otworów montażowych, zapunktowanie, nawiercenie i zagwintowanie. Po zdjęciu elementów z tej ramy, śruby zostały wkręcone w otwory, tak żeby się nie zgubiły i rama czeka na zamontowanie elementów na ścianie i podłączenie do instalacji solarnej. Jeżeli chodzi o stojak pod akumulatory i wieszak na inwerter i rozdzielnicę, no to czekają one teraz na montaż, a ja zapraszam Was na film, jak montowałem układ solarny. Cześć!